Słuchajcie, a to historia. Odnalazł się Mateuszek. Mateuszek, kłamczuszek. Jaki odważny. Jaki szucherny, czupurny. Walczyć chce ze mną. Jest temat walki z Marcinem Lejmanem w innej organizacji. To na konferencji w Otore. Posłuchaj, zjebku mały. Mogłeś ze mną walczyć na początku lutego, no ale jakby nie pozwoliło ci, twoja odwaga ci na to nie pozwoliła, bo już na początku lutego mogliśmy mieć walkę. Dobrze o tym wiesz, dostałeś taką propozycję. Twój tatuś, kryminalista, który notabene dzisiaj gdzieś tam się na Fame Ma pokazał, na Fame Ma, który nie współpracuje z nikim ze zorganizowanej przestępczości, czyli rozumiem, że tatuś to jest kryminalista niezorganizowany, tak? Dlatego współpracuje w Fame MMA. Twój tatuś również mógł ze mną walczyć na początku lutego na dużej gali. Widzieliśmy się w Mariocie. Przysiadłeś się z trzema kolegami. Powiedziałem, żebyś wypierdalał i spierdoliłeś. O czym ty mówisz? Tatuś zbroja obsrana, synuś zbroja obsrana. Te wszystkie farmazony, które tutaj opowiadacie ludziom, to jest jedna wielka bzdura. Mieliście możliwość walki ze mną na początku lutego. I ty, i twój tatuś. Więc przestań już pieprzyć i napędzać sobie koniunkturę moim nazwiskiem. Jesteście dezerterami, którzy od tej walki uciekli. Tyle ode mnie.